Co łączy pięć obrazów mężczyznę grającego na instrumencie, karmiącą matkę, mężczyznę trzymającego kurę, przeglądającą się w lustrze kobietę i palącego fajkę. Wszystkie wyszły z tej samej pracowni jednego mistrza, Antona Palamedesza, niderlandzkiego malarza XVII wieku. Namalowane około 1655 roku obrazy stanowią cykl. Odwołują się do jednego z popularnych tematów, który od wieków stanowił interesujące wyzwanie dla artystów. W jaki sposób pokazać odczuwanie? W jaki sposób pokazać, jak człowiek poznaje i doświadcza świata? Wspólnym tematem prac Palamedesza są zmysły: węch, słuch, dotyk, smak i wzrok. Już od czasów antycznych starano się je zbadać. To właśnie pięciu zmysłom Arystoteles przyznał istotną rolę na drodze poznania, wchodząc tym samym w polemikę z Platonem, który za naczelną drogę poznania uznawał rozum. Odnowienie tego dyskursu nastąpiło w wieku XVII, a w kręgu kultury na północ od Alp przybrało szczególną formę w drugiej połowie stulecia za sprawą prac naukowych Barucha Spinozy. Świat artystyczny tamtego czasu. Aspirował do naukowego podejścia wobec wykonywanych przez artystów dzieł. Palamedesz stworzył swoją kolekcję według pewnej koncepcji. Namalował pięć uproszczonych scen. Za każdym razem widzimy postać siedzącą we wnętrzu. Kompozycja przedstawień jest centralna, zamknięta i osiowa. Pięć osób, bohaterowie prac Palamedesza, kobiety i mężczyźni, uchwyceni zostali podczas prostych czynności. Osadzeni na ciemnym tle, wyłonieni zostali tylko przez delikatne źródło światła padające z niewidocznego na obrazie punktu. Obrazy mają kameralny charakter. Mężczyzna z lutnią delikatnie uchyla usta, niemalże słyszymy trącane przez niego struny i niemalże słyszymy śpiew. Mężczyzna oddaje się muzyce z pełnym zaangażowaniem, wznosząc ku górze oczy może jest kompozytorem albo interpretatorem muzyki. Na bocznym stoliku widać inne instrumenty i zapis granych melodii. Kobieta w kapeluszu przybranym piórami patrzy prosto na nas. Przy piersi ma małe dziecko. To alegoria smaku. Na stojącym opodal stoliku widoczne są owoce, odnoszące się do niuansów różnych smaków, które daje nam natura. Mężczyzna tuli do piersi kurę. To dotyk. Razem z bohaterem obrazu możemy wyobrazić sobie ciepło i miękką strukturę piór ptaka. Alegoria wzroku według Antona Palamedesza to młoda kobieta siedząca przed lustrem. W skupieniu utkwiła wzrok we własnym odbiciu. Zajęta toaletą nie zwraca na nas uwagi. Ostatni z serii obrazów to przedstawienie węchu. Portretowany trzyma niewielką fajkę. Malarz delikatnymi pociągnięciami pędzla zanotował prawie niewidoczną smuszkę dymu. Odwołuje się tym samym do doświadczeń XVII-wiecznego odbiorcy sztuki, który doskonale znał zapach tytoniu. Nie zawsze opowieści o zmysłach umieszczano na serii pięciu obrazów. Niekiedy stanowiły one rozbudowane założenie jednego malarskiego dzieła. Z umieszczania przedstawień wszystkich pięciu zmysłów łącznie znany był Jacques Linar, francuski malarz okresu baroku. Spod jego pędzla wychodziły martwe natury z motywami kwiatowymi, odnoszące się także do tematyki vanitas. Na prezentowanym obrazie widzimy licznie zgromadzone przedmioty. Niby przypadkowo ułożone, przywołują nadane przez artystę sensy. Stojące w wazonie kwiaty to odniesienie do zmysłu powonienia. Niewielkie lusterko i widoczne w nim odbicie owocu granatu to wzrok. Nuty niewątpliwie przywołują ideę słuchu. Zmysł smaku reprezentują liczne, różnorodne owoce, a dotyk reprezentowany jest przez monety i karty do gry. To ich strukturę, fakturę i temperaturę odczuwają ludzkie dłonie. W martwej naturze artysta umieścił także inny obraz, to fragment pejzażu. Możliwe, że jest on nawiązaniem do tradycji arystotelejskiej, mówiącej o poznaniu poprzez zmysły, które jest poznaniem całego świata. Zajrzyjmy jeszcze do Włoch. Około 1670 roku powstał obraz autorstwa Karla Cinianiego, malowany wspólnie z uczniami. Tematem obrazu jest misericordia, czyli alegoryczne przedstawienie miłosierdzia. Równocześnie malarz z Bolonii pokusił się o ukazanie pięciu zmysłów. Kobieta i pięcioro dzieci to kolejny sposób pokazania odwiecznego tematu. Dziecko przytulające policzek do dłoni kobiety to dotyk. Dziewczynka przysuwająca kwiatek do jej nosa to węch. Dziecko wpatrzone w swoje odbicie w lustrze to wzrok. Maluch przy piersi, smak, a chłopiec z maleńkim dzwoneczkiem to słuch. Abstrakcyjne pojęcia pokazane w alegoryczny sposób fascynowały ludzi doby baroku. Starano się sprostać ich oczekiwaniom i wymyślano coraz to nowe warianty tych samych przedstawień. Powróćmy na chwilę do koncepcji cyklu. Temat zmysłu obecny jest także w realizacjach małych mistrzów niderlandzkich i flamandzkich. Ich sceny rodzajowe zawierają wiele odniesień do odczuwania świata. Prezentowana seria jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku przypisywana była Adrianowi Brauerowi, mistrzowi z Odenarde, flamandzkiemu malarzowi XVII wieku. Pięć obrazów stanowiło kolekcję i prezentowanych było w ratuszu miejskim w Odenarde. Obecnie obrazy uległy rozproszeniu, a ich prawdopodobnym autorem jest Anton Wiktorins, młodszy kolega po fachu, wspominanego już malarza. Ciekawostką jest także to, że dwa z pięciu obrazów przypisywane są nierzadko Adrianowi van Ostad. Pozostawiając kwestię autorstwa, warto przyjrzeć się samym obrazom. Należą one do tzw. Bauergenre, czyli opowieści słopskich chat i oberży. Popularna tematyka chłopska została połączona z przedstawieniem zmysłów, które zyskują tym razem prześmiewczą i karkaturalną formę. Zgromadzone w mrocznej izbie towarzystwo ledwie może dostrzec zapis nutowy. Świadczą o tym trzymane blisko oczu kartki. Po lewej stronie, tuż przy skrzyni, schowane za beczką, siedzą dzieci. Wydają się nucić śpiewane przez dorosłych piosenki. Ani dudziarz, ani trójka wiejskich muzykantów nie zwracają na nie uwagi. Podobne zaniedbane wnętrze, w którym odnajdujemy sprzęty z poprzedniego obrazu, jest sceną w alegoryczny sposób przywołującą ideę wzroku. Starsza zaopatrzona w okulary kobieta pochyla się nad głową mężczyzny. Zajęta jest iskaniem wszy albo łataniem podartego kaftana. Znajdujący się w pomieszczeniu jeszcze dwaj mężczyźni, zainteresowaniem i rozbawieniem śledzą całe zdarzenie. Zmysł smaku zaprezentowany został jako biesiada we wnętrzu ubogiej karczmy. Pijący i jedzący są odniesieniem do prostych przyjemności podniebienia. Alegorią dotyku jest scena u wiejskiego cyrulika. Widzimy, jak jeden z pacjentów wystawia do zabiegu obnażoną nogę. Drugi, ewidentnie już po operacji, na no co wskazuje go zabandażowana ręka, z wyraźnym grymasem na twarzy współczuje kompanowi. Najbardziej dosadne wydaje się przedstawienie węchu. Tego typu przedstawienie w tradycji nosi nazwę głośnego puszczania wiatrów. Tutaj widzimy kobietę, która prawdopodobnie zmienia pieluchę małemu dziecku. Przyglądający się zabiegowi z wyraźną niechęcią zatykają usta i nosy. Co tak przyciąga do chłopskiej wersji zmysłów? Czy tak, jak mówił Ksawery Piwocki, czyli obraz zimnych, prawie brutalnych, realistycznych scen. Pewnego moralizowania ostrzegającego przed zgubnym działaniem tytoniu, trunku, czy też, tak jak chciał Erich Hone, raczej prezentacja zwykłego, prostego życia, umysłu nawiązującego do tradycji Boscha, wyraźnie związanego z groteskowym zabarwieniem, raczej nie z grzechem, ale ze szczerą chęcią przeżywania życia, z radością, fascynacją ruchem, tańcem i przede wszystkim człowiekiem z jego odczuwaniem. Oglądając serię pięciu zmysłów, kiedyś należącą do zbiorów Ratusza Miejskiego w Odenarde i datowaną na 1625 rok, w wyraźny sposób widzimy przenikanie się różnych koncepcji. Z jednej strony autor posługuje się tematem brojglowskim, ilustracją świata zmysłów, z drugiej prezentuje po prostu wesołe sceny z życia chłopów. Robi to w sposób naturalny, zapisuje znany sobie świat i posługuje się znanymi przez siebie znakami. Dzięki temu otrzymujemy zapis epoki. Dostajemy się w rejony może mniej eksponowane przez artystów. Nie ma tu kolorowych, sympatycznych chłopów z obrazów Broigla starszego. Na scenę wchodzą jednak tacy brudni, ubodzy, śmierdzący, co widać po zatkanych nosach. Zwykli ludzie. I mimo to wydają się bardzo szczęśliwi. Ironiczna i rubaszna wersja zmysłów z kręgu Adriana Brauera jest jedną z perspektyw pokazania tego tematu. Wzrok Słuch, węch, dotyk i smak wymagały stosownej oprawy, aby dostać się na salony. Stąd też pod koniec XVI wieku RIPA stworzył w swojej konologii szczegółowy zapis tego, w jaki sposób powinno przedstawiać się zmysły. W przedstawieniu widzenia, wzroku, proponował umieszczenie młodzieńca trzymającego sępa lub orła. Ptaki te charakteryzują się znakomitą zdolnością widzenia. Słyszenie, zdaniem RIPy, to przedstawienie samego ucha, Albo byka, który jest wyczulony na każde dźwięki wydawane przez krowę. Słyszenie może być też obrazowane poprzez osobę zaopatrzoną w instrument, taki jak lutnia. Węch można przedstawić malując chłopaczka w lewej ręce trzymającego naczynie, a w prawej bukiet wonnych kwiatów. Smak to kobieta trzymająca koszyk pełen rozmaitych owoców, ze szczególnym wskazaniem brzoskwini. No i wreszcie dotyk. Przedstawienie kobiety z obnażonym ramieniem. Na którym trzyma sokoła. Jego szpony zadają jej ból. Do dziś, dzięki odnoszącym się do zmysłów motywom, możemy odczuwać nie tylko to, co widzimy na obrazie, ale także w naszej wyobraźni stworzyć sensualną paletę naszych doznań. Bo dzieło sztuki, już wiemy, nie zawsze jest tylko tym, co widzimy, jest także tym, co odczuwamy.